W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, ile masz czasu na przedłużenie terminowego prawa jazdy, ale bez konsekwencji związanych z koniecznością ponownego zdawania egzaminu państwowego. Aby było jasne, moja odpowiedź nie dotyczy różnych sytuacji związanych z zabraniem Ci prawa jazdy za jazdy po alkoholu, za udział w wypadku, z jakimiś sprawami, powiedzmy zabranie prawa jazdy przez sąd, czy jakieś inne takie sytuacje związane z wykroczeniami drogowymi. No, dotyczy tylko tej najprostszej, czyli miałeś prawko terminowe i skończyła Ci się jego ważność. Tradycyjnie zaczynam od zapytania czytelniczki mojego bloga. Witam, moja ważność prawa jazdy skończyła się jakieś 2 miesiące temu, jednak z racji tego, że były wakacje, a ja pracowałam i nie potrzebowałam prawa jazdy, nie byłam u lekarza uprawnionego, żeby przedłużyć badania lekarskie, które mi się skończyły. Chodzi oczywiście o kategorię B, a prawo jazdy miałam terminowe, ponieważ mam wadę wzroku. Mam pytanie, czy jakbym nie zrobiła teraz badań i nie złożyła wniosku o wydanie nowego prawa jazdy, powiedzmy w ciągu najbliższego na przykład roku, to czy później, gdy zdecyduję się po tym okresie na odnowienie ważności, nie będzie z tym problemu. Wiem, że w tym okresie tego roku, tych 12 miesięcy, prawo jazdy na pewno nie będzie mi potrzebne, no ale czy istnieje jakiś okres, w którym trzeba odnowić ważność prawa jazdy bez żadnych konsekwencji, na przykład ponownego zdawania albo wykupienia dodatkowych jazd. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź. Joanna. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i jako lekarz medycyny transportu przedłużyłem setki, a być może i tysiące praw jazdy. No ale tak, szczerze mówiąc, ten mail mnie zaskoczył, no i nie za bardzo wiedziałem na samym początku, co mam odpowiedzieć. Cóż było robić? Sięgnąłem do rozporządzenia ministra transportu i budownictwa gospodarki morskiej, no i takie rozporządzenie wyszło 31 lipca 2012 roku w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. I w rozdziale trzecim przeczytasz, ten rozdział jest zatytułowany Wydawanie praw jazdy i pozwoleń. Jest taki paragraf 8, ustęp 1. Prawo jazdy lub pozwolenie albo wtórnik tych dokumentów wydaje się w przypadku. Czyli cytuję jeszcze raz, prawo jazdy lub pozwolenie albo wtórnik tych dokumentów wydaje się w przypadku. I punkt 13. Osoby ubiegające się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia w związku z wygaśnięciem terminu jego ważności, w przypadku gdy ten termin nie został ustalony na podstawie dokumentów, o których mowa w paragrafie 5, ustęp 1, punkt 2, po otrzymaniu tej osoby. Ten paragraf 5 to są badania lekarskie. Po otrzymaniu od osoby wniosku o wydanie prawa jazdy, dowodu uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia oczywiście, oraz opłaty ewidencyjnej, fotografię, o której mowa w paragrafie 5, ustęp 1, punkt 3, kserokopii prawa jazdy lub pozwolenia. Przewertowałem to całe rozporządzenie wzdłuż i wszerz i nigdzie nie znalazłem jakiegoś terminu, po którym musiałbyś zdawać egzamin na prawko, jeżeli oczywiście skończyła Ci się ważność prawa jazdy, czyli na przykład no, za 10 lat, za 20 lat, czy w jakimkolwiek innym terminie wyznaczonym przez ustawodawcę. I pokrywa się to z moimi spostrzeżeniami. Ostatnio przedłużałem prawko Polakowi, który wyemigrował do Stanów w 1981 roku, wtedy miał około 40 lat, no i powrócił teraz na ojczyzny łono, oczywiście powrócił na emeryturze amerykańskiej do kraju. No, prawko miał jeszcze na takim starym blankiecie, możesz go nie znać nawet, ja takie też miałem kiedyś. No i co? Wystarczyło tylko moje badanie i przywrócono mu ważność tamtego dokumentu. Oczywiście nie polecam Ci wyczekiwania w nieskończoność, poza powiedzmy jakimiś sytuacjami losowymi, no powiedzmy na przykład chwilowy brak gotówki. No, bądźmy szczerzy, badanie lekarskie teraz cena urzędowa 200 zł, wymiana prawa jazdy też ponad 100 zł. No, z reguły jednak muszę Cię przestrzec, że jest jakaś złośliwość rzeczy martwych tego prawa jazdy, no bo często do mnie trafiają czy przedłużają prawo jazdy kierowcy, których łapie policja, stwierdza nagle brak ważnego dokumentu. I co się staje? Dokument zostanie zabrany, a Ty często, gęsto nawet nie masz jak wrócić do domu. No i wtedy te badania lekarskie odbywają się w takim trybie awaryjnym. O Twoim stresie, jeżeli taką sytuację przeszedłeś, no to nawet lepiej
w tej chwili nie mówić. Także na tym kończę. Jeżeli mimo wszystko jest jakiś termin, po którym wymiana prawka na nowe staje się problemowa, koniecznie to skomentuj pod tym wideo poniżej. Natomiast jeżeli ten filmik rozwiązał Ci jakiś problem, oczywiście podziel się na swoim portalu społecznościowym Facebook, Nasza Klasa, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, no musisz wiedzieć, że to jest któryś z cyklu moich filmów, nie pierwszy filmik, pewnie nie ostatni. I koniecznie dokonaj subskrypcji, tutaj po mojej prawej, po Twojej lewej stronie są linki. Jaką będziesz miał z tego korzyść? Każdy filmik, każdy nowy filmik, nowy materiał obejrzysz jako jeden z pierwszych i na pewno niczego nie przeoczysz. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce w moim kolejnym wideo.